Jeszcze o wątek pani męża i scenę z Magdą Cielecką. Jak się patrzy na takie sceny jako żona? Otóż to jest pierwsza scena, którą widziałam w ogóle, bo byłam kilka dni temu na dograć postsynchrony, bo brakowało tam dwóch zdań właśnie do tej sceny. No, było to prześmieszne, dlatego że Magda uprawia seks z Piotrkiem, a ja dzwonię i ona rozmawia przez telefon, więc no, myślę, że to jest taki dodatkowy smaczek w serialu. No cóż, no ładnie razem wyglądali. Dla mnie to zawsze jest jakiś rodzaj fantazji na temat mojego męża. No nie wiem, jesteśmy aktorami, zarówno zdarzyło nam się razem grać sceny łóżkowe w Spirali, jak i osobno z innymi partnerami. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dojrzali, że sobie z tym spokojnie radzimy. I sądzę też, że każda kobieta to wie. Jak może ufać mężczyźnie, to jest spokojna. A jeżeli nie, to choćby nie wiem, jak się tłumaczył, to będzie go podejrzewała. Oczywiście może być też tak, że kobieta jest, no ma jakiś problem, prawda, i nikomu nie będzie ufała. Kobieta zarówno, jak i mężczyzna. Natomiast w tym zawodzie, żeby spokojnie móc pracować, no trzeba naprawdę wyciszyć te emocje i uznać, że to jest ten element pracy. Natomiast słyszałam rzeczywiście, jest taka koleżanka, ona grała scenę, a jej mąż stał pod drzwiami i drżał z tej zazdrości, z jakiejś rozpaczy wewnętrznej. No ja bardzo współczuję. Na pewno to przy tym zawodzie raczej nie powinno mieć miejsca.